Pierwsza księga Samuela, rozdział 16. I rzekł Pan do Samuela, dopókiż będziesz bolał nad Saulem, że ja nim wzgardziłem, aby nie był królem nad Izraelem, napełnij swój róg olejem i idź, posyłam cię do Isajego w Betlejem, albowiem upatrzyłem sobie króla między jego synami. Samuel martwił się tym, że Bóg odrzucił Saula. Martwił się, co się stanie z Izraelem. Bóg mu powiedział, żeby się nie martwił, bo znalazł już odpowiedniego kandydata na króla. Samuel zaś rzekł, jakże mogę pójść? Gdy usłyszy o tym Saul, zabije mnie. A Pan odrzekł, weź z sobą jałówkę i mów, że przybyłeś złożyć ofiarę Panu. Zaproś też Isajego na ucztę ofiarną, a ja cię potem powiadomię, co masz dalej czynić. Namaścisz mi zaś tego, którego ci wskażę. Samuel obawiał się, że Saul go śledzi i jeżeli tylko dowie się, że namaścił kogoś innego na króla, to zabije go. Bóg rzeczywiście uznał, że jest to słuszna obawa i pouczył go, jak ma się zachować, jak ma ukrywać swoje zamiary. I uczynił Samuel, jak mu nakazał Pan. Poszedł do Betlejemu, a starsi miasta, wystraszeni, wyszli naprzeciw niego i rzekli, czy twoje przyjście oznacza pokój? Ludzie wiedzieli, że Samuel wystąpił przeciwko Saulowi, że skrytykował go i spodziewali się, że pojawienie się Samuela stanowi dla nich kłopot. A on odrzekł, pokój. Przyszedłem, aby złożyć ofiarę Panu. Poświęćcie się, aby móc pójść ze mną na ucztę ofiarną. Poświęcił też Isajego wraz z jego synami i zaprosił ich na ucztę ofiarną. Samuel postąpił tak, jak pouczył go Bóg. Nie powiedział, po co przyszedł do miasta. A gdy przyszli, zobaczył Eliaba i pomyślał, zapewne ten jest pomazańcem Pana. Ale Pan rzekł do Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Eliab znaczy Bóg jest ojcem. Ten syn Isajego miał odpowiednie imię, miał też odpowiedni wygląd, ale Bóg stwierdził, że nie ma odpowiedniego serca, żeby być królem. Potem przywołał Isaj Abinadaba i kazał mu przejść przed Samuelem, ale ten rzekł, także tego nie wybrał Pan. Abinadab oznacza ojciec jest szlachetny. Isaj już wiedział zapewne po co Samuel do niego przyszedł, pokazywał swoich synów, ale Abinadab też nie miał takiego serca, aby zostać królem. Isaj przyprowadził Szammę, ale Samuel rzekł, i tego nie wybrał Pan. I przyprowadził Isaj 7 swoich synów przed Samuela, ale Samuel rzekł do Isajego, nie wybrał ich Pan. Potem rzekł Samuel do Isajego, czy to już wszyscy młodzieńcy? A ten odrzekł, pozostał jeszcze najmłodszy, lecz on pasie trzodę. Rzekł więc Samuel do Isajego, poślij po niego i sprowadź go. Nie zasiądziemy do stołu, aż przyjdzie tutaj. Ci wszyscy synowie Isajego, których ojciec brał pod uwagę, okazali się niegodni do tego, żeby być królem. Pozostał tylko ten, którego ojciec w ogóle nie brał pod uwagę. Posłał więc i sprowadził go, a on był rumiany i miał piękne oczy i ładny wygląd. I rzekł Pan, wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy. Imię Dawid oznacza ukochany. To właśnie tego, którego ojciec lekceważył, Bóg wybrał. Samuel namaścił go, a wtedy stąpił na niego Duch Święty i uzdolnił go do tego, żeby podołał zadaniom, które przed nim miały stanąć. A gdy od Saula odstąpił Duch Pański, zaczął go trapić duch zły, też od Pana. Rzekli tedy słudzy Saula do niego, oto duch zły od Boga trapi cię. Niechaj rozkaże Pan sługom swoim, którzy są przy tobie,
a poszukają męża umiejącego grać na harfie, aby ci zagrał, gdy przypadnie na cię zły duch od Boga i ulży ci. Służba Saula wiedziała, że Bóg jest teraz przeciwko niemu i rozumieli, że te udręki ich Pana pochodzą właśnie od niego. Szukali sposobu na to, aby mu ulżyć i uznali, że muzyka pomoże mu. Rzekł więc Saul do swoich sług: rozejrzyjcie się dla mnie za mężem grającym i przyprowadźcie go do mnie. Wtedy odezwał się jeden z młodzieńców i rzekł: oto widziałem syna Isajego, Betlejemity, znającego się na grze. Jest to dzielny rycerz i mąż waleczny, wymowny i urodziwy, a Pan jest z nim. Wysłał tedy Saul posłańców do Isajego z rozkazem: przyślij do mnie Dawida, swego syna, który jest przy trzodzie. Bóg sprawił, że sam Saul sprowadził Dawida na dwór królewski. I wziął Isaj osła objuczonego chlebami, łagiew wina i jednego koziołka i posłał przez swego syna Dawida Saulowi. W ten sposób dostał się Dawid do Saula na służbę u jego boku, a ten polubił go bardzo i Dawid został jego giermkiem. Ojciec zadbał o to, żeby pozytywnie usposobić Saula do Dawida, ale przede wszystkim sam Dawid, jego charakter zrobił wrażenie i zjednał Saula. I posłał Saul do Isajego i kazał mu powiedzieć: niech pozostanie Dawid u mego boku, znalazł bowiem łaskę w moich oczach. A gdy duch zły od Boga opadał Saula, Dawid brał harfę i grał na niej, i przychodziła na Saula ulga, i było mu lepiej, a duch zły odstępował od niego. Rzeczywiście Dawid potrafił przynieść ulgę Saulowi. Bóg sprawił, że ten, który miał zostać królem, zyskał przychylność tego, który jeszcze nim był. Uwielbiajcie Pana, uwielbiajcie Pana, serc bijące dzwony, padnij na kolana.